w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli w Ogrodzie Jordanowskim. Tu wolontariusze przynoszą zebrane podczas kwesty pieniądze. Tutaj są odpowiednie osoby, które te pieniądze przeliczają. Są też pracownicy Ogrodu Jordanowskiego, którzy nad wszystkim czuwają. Zobaczmy, jak wszystko tu się odbywa. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Razem ze mną jedna właśnie z takich osób, która zajmuje się liczeniem pieniędzy i to liczeniem pieniędzy od wielu, wielu lat podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Maria Gola. Marysiu, witamy Cię serdecznie. Powiedz, kiedy to się zaczęło? Kiedy Ty zaczęłaś brać udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Bo jak ja pamiętam, to od zawsze. No może nie od zawsze, bo właśnie dzisiaj się zastanawiałyśmy, od którego ja jestem finału. Wydaje mi się, nie wiem, czwarty, piąty, to jeszcze było w Starym Domu Kultury, jak żeśmy kwestowali. Co prawda koleżanki moje wcześniej zaczęły i ja wtedy nie miałam czasu, bo zajmowałam się, jeszcze pracowałam i hufiec miałam na głowie. Także ja troszeczkę później dołączyłam. Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. A jak zbliża się ta niedziela styczniowa, kolejny finał, to ty już w gotowości jesteś, bojowej, do liczenia pieniędzy? Nie tylko jak ta niedziela się zbliżamy, kończąc pracę w sztabie, już zgłaszamy pani dyrektor, że jesteśmy gotowi do następnego finału. Także wszystkie osoby, które tu są, to już od wielu, wielu lat są gotowe pracować i pomagać. A powiedz naszym widzom, jak to wszystko się odbywa, bo wolontariusz przychodzi do Was z puszką i co dalej tu się dzieje? Wolontariusz przynosi puszkę, my wpisujemy na taki protokół, wpisujemy jego dane i osób pomagających, wpisujemy nominały, zliczamy, oddajemy do punktu, gdzie chłopcy już tam zliczają, sumują wszystkie te pieniążki. W tym czasie, jak my liczymy, wolontariusz może sobie wypić herbatę, zjeść jakieś ciacho, odpocząć chwilę. No i później, jak już zliczymy, oddajemy protokół i czekamy na następnego. Dziękuję Ci i życzę bardzo dużych kwot, żeby w tym protokole się znalazły. No my też sobie tego życzymy i Państwu również. Rubina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni starcie. Rubina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni. Razem ze mną grupa wolontariuszy, które także wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pani Malwino, proszę nam powiedzieć, bo wiem, że to nie pierwszy raz, kiedy jesteście tu w Ogrodzie Jordanowskim. Liczycie, wspieracie, sprawdzacie. Zgadza się, gramy z orkiestrą co roku, wspieramy. Naszym zadaniem jest liczenie pieniędzy. Jakich kwot się spodziewacie? W tamtym roku było ponad 59 tysięcy. Jest nadzieja, że uda się pobić rekord? Oczywiście, idziemy na rekord. Mam nadzieję, że padnie ponad 60 tysięcy w Kozienicach. A proszę nam powiedzieć, bo tu widzę, że już pierwsze kwoty wpłynęły, pierwsze puszki zostały rozpakowane. Wy się jakoś dzielicie, bo widzę, że nominały są podzielone w każdym koszyczku, inny nominał. Jakoś dzielicie się tą pracą? Tak, jak najbardziej. Na razie jest to wszystko na dosyć wczesnym etapie. Zbieramy pieniądze, segregujemy, a następnie przystępujemy do liczenia. Dzięki temu, że również zorganizowane były liczarki dla nas, jest to bardzo duża pomoc. Wspomniała Pani, że już kolejny raz się angażujecie. Przychodzi niedziela, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rozumiem, że Wy w pełnej gotowości już do tego, żeby tu przyjść i wesprzeć. Nie wyobrażamy sobie, że tak powiem, no nie uczestniczyć w tak ważnej sprawie, tak jaką jest orkiestra. Super, dziękuję ślicznie i życzę wypełnienia tych koszyczków po brzegi. My też życzymy i prosimy wszystkich Kozieniczanin o wsparcie dla orkiestry. Razem ze mną Piotr Bożedajek. Piotr, powiedz, jak do tej pory przebiega zbiórka, bo widzę, że tu cały czas czuwasz.
Tak, nie, no jak na razie jest wszystko w porządku, nie mamy żadnych sytuacji, które by wymagały jakiejkolwiek interwencji. Wolontariusze zbierają na ulicach, przychodzą do nas na chwilę, żeby się ogrzać. No i taka bardzo fajna informacja, przychodzą i wymieniają na drugie puszki, więc widać, że ludzie dzisiaj bardzo hojnie do tych puszek nam wrzucają.